Konferencja Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych oraz Inicjatywa Powołaniowa Księży Chrystusowców o powołaniu na serio zapraszają do wysłuchania świadectw sióstr zakonnych o ich drodze powołania. Rok życia konsekrowanego pozwolił nam głęboko pochylić się nad zagadnieniem życia konsekrowanego w świecie. Matka Letycja Niemczura, Józefitka, przewodnicząca Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w roku życia konsekrowanego. Powołanie zakonne jest wielkim znakiem, jest tajemnicą, jest darem. Jeśli ktoś stawia pytanie o ten dar, to zawsze jawi się ta odpowiedź Chrystusowa: przyjdź i zobacz. Owocem przeżywania roku życia konsekrowanego w radości, wdzięczności, miłości za dar życia, powołania, za dar wiary są świadectwa zebrane na tej oto płytce. Zapraszamy do wysłuchania, do refleksji również nad tym, co Bóg daje człowiekowi w sposób darmowy, piękny, wspaniały i zaprasza do życia misją prorocką, królewską i nauczycielską. Szczęść Boże! Jestem siostra Agnieszka. Jestem siostra Dominika. Siostra Ewa. Mam na imię siostra Agnieszka. Mam na imię siostra Kinga. Nazywam się siostra Maria, jestem Albertynką. Jestem siostra Teresa. Jestem siostra Barbara. Mam na imię siostra Donata. Jestem siostra Ruth. Siostra Kryspina Janecka. Jestem siostra Kornelia, Salwatorianka. Jestem siostra Cecylia. Mam na imię siostra Lidia. Moje imię siostra Elwira. Siostra Nikodema, Felicjanka. Jestem siostra Zofia. Mam na imię siostra Michaela, Lilianna od Najświętszego Sakramentu i imienia Maryi. Na imię mam siostra Maria Andrzeja. Siostra Bogusława ze Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek Świętego Pawła od Krzyża. Mam na imię siostra Maria Donata od Jezusa Eucharystycznego i jestem niepokalanką. Witam Państwa, szczęść Boże. Jestem Agnieszka. Jestem siostra Aleksandra Szyborska. Mam na imię Franciszka. Szczęść Boże, jestem siostra Jacynta. Siostra Bronisława. Mam na imię siostra Sancja. Dlaczego została siostra siostrą? Zakochałam się bardzo mocno w Bogu i chciałam być tylko Jego. Dlatego, że się zakochałam. Zakochałam się w Jezusie. Nawet jak przychodzą trudności, to ja w środku i tak jestem szczęśliwa. Po 19 latach życia we wspólnocie jestem szczęśliwa i dziękuję Panu za dar powołania. Ja jestem szczęśliwa w moim powołaniu zakonnym. Dziś mogę powiedzieć, że moje życie zrealizowało się w pełni. Ja jestem w pełni szczęśliwa i zrealizowana i tego chciałabym życzyć innym. Ja mam na dzień dzisiejszy takie poczucie życia w sensie, że życie zakonne naprawdę ma sens. I to jest piękne życie. To jest zwyczajne życie. I dlatego, że z Panem Bogiem to piękne, naprawdę piękne, bo Pan Bóg pomaga. Ja bym też chciała bardzo uwielbić Pana Boga za pomysł na moje życie, na to, co On mi dał. Powiedziałam sobie, jestem powołana. To ja jestem powołana. To ja jestem szczęśliwa. To ja jestem nie tylko szczęśliwa. Jestem bardzo szczęśliwa. Ja się czuję na swoim miejscu. To jest mój dom. I jestem szczęśliwa, że służę Panu Bogu. Mogę po iluś tam latach życia zakonnego powiedzieć, że wybrałabym tak samo.